Witam serdecznie, mój pierwszy wywiad po mojej ostatniej niestety przegranej walce. To nie pierwszy, ale... Tu pierwszy rząd, drugie, pierwsze krzesełko. Bardzo fajnie to wygląda, podoba mi się to. Na początku byłem taki, może nie aż tak sceptycznie do tego nastawiony, ale byłem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. Jestem tu, widzę, że ma to ręce i nogi, bardzo fajnie się to ogląda. Fajny ring, fajne woreczki dookoła i ta otoczka cała tego dymu w środku. Naprawdę daje to bardzo, bardzo fajny klimat. Jeszcze ten cały obiekt, na którym to się teraz odbywa. No bardzo fajnie na pewno, kurde. Kto wie, może na drugiej edycji, jeżeli... Chciałbyś, tak? Nie, no powiem szczerze, że chciałem spróbować jak najbardziej. Widziałem kilka walk, no widzę siebie tutaj jak najbardziej. Aczkolwiek... Czas pokaże, jak mnie bossy moje kochane puszczą, to czemu nie, można spróbować, nie? A nie bałbyś się o zdrowie? No bo jednak na gołe pięści, że tak powiem, zupełnie inaczej rozbija się twarz, zupełnie inaczej rozbija się pięść jako taką. No więcej rozcięć, no ale to tak samo, są łokcie, u nas też są łokcie, ja już tam w mojej całej karierze sportowej tyle łokci nawet dostałem, więc nie, no myślę, że czy rękawice, czy bez, może to trochę brutalniej brzmi, wygląda, czy się to słyszy, ale spróbowałbym i tyle, nie? A same walki jako takie ci się podobają, pojedynki? Tak, jak najbardziej podobają mi się. Pierwsza walka, taka bardzo ekscytująca, chyba najlepsza jak na razie do tej pory. I co, czekamy na drugą połowę gali w Otore. Mam nadzieję, że będą nadal takie emocje, jakie są do tej pory, bo naprawdę mega się ogląda i polecam, nie? No każdy ma ten błysk wokół. A coś byś zmienił? Bo na przykład właśnie w pierwszym pojedynku jeden z zawodników ważył 70 kg, drugi ponad 100. Nie ma tych kategorii wagowych, no wiesz, no sam jak to jest. Tak, ja bym tutaj, właśnie rozmawiałem z kolegą, takie coś rzuciłem, że ja bym tutaj zrobił takie dwie kategorie. Do 100 kg i powyżej 100 kg, nie? I to by wtedy miało jeszcze większy sens, bo jeżeli wychodzi taki przeciwnik 77 kg do gościa, który waży 110, no to wiadomo, że każdy będzie stawiał na tego dużego, ma czym on przypierdzielić, ma czym on, wiesz, do ziemi przytłoczyć, więc do stówki i powyżej stówki jak najbardziej, nie? A jeszcze bym zmienił te wypychanie, dwa razy trochę za mało, nie? Albo może w ogóle bez tego? Lub podzielić na stójkowiczy i na tych, co... Jeżeli to jest takie przypadkowe, wypadniecie, to spoko, nie? Ale jeżeli ktoś tak specjalnie wypycha, powinien być, jak dla mnie, minus jeden punkt, a nie, że doprowadza to do wygranej. Tak bym to, takie dwie malutkie anegdotki bym po prostu zmienił w tej gali. A tak to naprawdę mi się podoba. Ten cały klimat, to wszystko na plus. A powiedz mi, zawodnicy, no ci, którzy nie wygrają turnieju, walczą bez żadnej kasy. Ty byś się na to godził? No jak najbardziej. To jest bardziej, wiesz co, chuj z tą kasą ogólnie. Chodzi... Wiesz, walka na gołe pięści, to przeżyć ekscytujące to jest, stajesz tam, stajesz naprzeciw gościa, który też chce rozbić ci łeb, więc to jest takie bardzo ekscytujące, bardzo adrenalina po prostu, to co Szuli lubi najbardziej, więc no zobaczymy, jak to będzie. Wspomniałeś, że to jest twoja pierwsza rozmowa po ostatniej walce. No gdybyś się mógł podsumować, powiedzieć teraz co u ciebie, czy się pozbierałeś, krótko mówiąc? Tak, jak najbardziej się pozbierałem, mam wśród, wokół siebie bardzo takich pozytywnych ludzi, którzy mi bardzo psychicznie pomogli. Czuję się dobrze na dzień dzisiejszy, jest ok. Wróciłem do bardzo mocnych treningów. Musajew, bardzo dobry fighter, życzę mu jak najlepiej. Myślę, że może namieszać w kategorii 70 kg. I co mogę powiedzieć jeszcze w tym temacie? No dobrze trafił, forma była, myślę, życiowa. Dobrze trafił, no nie pozwolił rozwinąć skrzydeł, jak to się mówi. No niestety, ale kuj, nie ma co się załamywać, lecimy dalej. Będziesz chciał rewanżu, czy na razie wiesz, że musisz odczekać? Nie, no nawet jakbym chciał rewanżu, to mi tego rewanżu nie dali, nie? Tak myślę, więc no nie mam pojęcia. Myślę, że na 55 podejrzewam, że mnie zobaczycie. Jeszcze mam kontrakt z KSW ważny, więc no muszę się teraz wykazać. Po prostu muszę kogoś wejść i najebać. Teraz nie będzie takiej kalkulacji, jak do tej pory, bo jak kalkulowałem, to mi to za bardzo nie wychodziło. Ja muszę wyjść tam i się napierdalać jak za dawnych dobrych czasów. Zaraz zaczynamy drugą część. Jeszcze widziałem, że nowy pies się pojawił. Powiedz o nim trochę. Jest, mój kochany piesek Solo. Jedna z najlepszych decyzji
jaką podjąłem w swoim życiu. No dobra, ode mnie to wszystko. Idziemy oglądać dalej. Wielkie dzięki. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.